Wielkopolska to jest takie miejsce, w którym to Europa spotyka się z Polską, a Polska z Europą. Czym się będę tam zajmować, jeśli się tam dostanę? Za wolą oczywiście mieszkańców Wielkopolski. Przede wszystkim zdrowiem. Będę odwiedzać to również w szpitale. Ewa Kopacz nie jest rodzinnie związana z Wielkopolską. Na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu wielkopolskim tuż za nią plasowali się Leszek Miller oraz Andrzej Grzyb. Z kandydowania wycofał się europoseł Adam Szejnfeld. Jego miejsce 10 na liście zajął Jakub Rutnicki. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja, a już 13 maja odbędzie się debata przedstawicieli komitetów wyborczych w okręgu wielkopolskim na żywo w telewizji Asta.